Kiedyś w czasie wizyty duszpasterskiej, zwanej także kolędą, trafiłem do pewnego dużego domu, w którym mieszkała samotnie starsza pani. Była to już osoba niezwykle dojrzała wiekiem, dystyngowana, ale jednocześnie pełna wigoru, bardzo radośnie podtrzymująca konwersację. Czuło się jednak w powietrzu jakiś smutek. Rzeczywiście, kobieta opowiedziała mi swoją historię, że oto 25 lat wcześniej straciła męża. Ale wkrótce potem umarli także dwaj jej dorośli synowie. W tym wieku, w którym była, niestety większość jej rodziny, właściwie wszyscy krewni już odeszli na drugą stronę życia i była sama jak palec w tym świecie. Bardzo jednak tęskniła za tymi więziami międzyludzkimi. Wie ksiądz, czasem wsiadam do tramwaju na pierwszym przystanku, żeby pojechać aż do końcowej pętli, a potem znowu zmieniam tramwaj i tą samą trasą wracam, by jak najdłużej być z ludźmi. Bardzo mnie wzruszyło to wyznanie, bo rzeczywiście pokazywało pewną desperacką głębię tęsknoty za innymi ludźmi, za więziami z innymi. Jednocześnie jest to coś bardzo naturalnego dla nas. Już opowiadanie o Adamie i Ewie w raju pokazuje, że my jesteśmy stworzeni do więzów i relacji. Jakikolwiek ubytek na tym tle, jakikolwiek niedosyt powoduje frustrację i jest powodem pewnego rodzaju wykluczenia. O wykluczonych właśnie mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Słyszymy tam o pewnej wrażliwości, którą powinniśmy mieć na tych, którzy są przybyszami, którzy są wdowami, sierotami. To fragment tak zwanego kodeksu przymierza, który Mojżesz przedłożył swoim ziomkom zaraz po zawarciu przymierza pod górą Synaj. Ci wykluczeni stanowią taką jedną grupę znaną w całym Izraelu biblijnym, zwaną Anawim. To ubodzy. I tutaj nawet nie chodzi o ubóstwo materialne, ale właśnie o ubóstwo polegające na tym wykluczeniu, życiu na marginesie społeczności. Otóż w tamtym czasie standardem było właśnie życie w grupie, w rodzinie, w klanie. Wszyscy codziennie dookoła siebie mieli kogoś. Natomiast kiedy się wypadało z tej mikrospołeczności i trzeba było żyć na marginesie, to było niebywałe cierpienie. Tak się mogło na przykład zdarzyć kobiecie, której mąż umarł, a której szwagier nie chciał wziąć powtórnie za żonę, zgodnie z prawem lewiratu. Wtedy otrzymywała ona status wdowy i niestety oznaczało to, że jej więzi z rodziną męża, na łonie której żyła zgodnie ze zwyczajem, i także więzi z własną rodziną były bardzo osłabione. Żyła ona jakby odtąd na tak zwanej ziemi niczyjej, pomiędzy tymi dwiema rodzinami. Codziennie musiała liczyć na Bożą opatrzność i dobroć innych ludzi. Chodzi o to, żeby nie zamykać oczu na tego rodzaju biedę, bo ona nie zawsze, jak mówię, jest kwestią materialnego ubóstwa, ale o wiele bardziej doskwierającego, tego ubóstwa związanego z relacjami, z więziami. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus również poniekąd mówi o relacji. Słyszeliśmy już pewnie niejednokrotnie stwierdzenie: będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. To odpowiedź na pytanie, które zadał ktoś usiłujący po raz kolejny skompromitować Pana Jezusa. Jest 613 przykazań w Starym Testamencie. Wszystkie uważają faryzeusze za niezwykle ważne. No i teraz wybierz sobie teraz najważniejsze. Prowokacyjne pytanie, ale Jezus nie uchyla się od tej prowokacji, tylko powiada: najważniejsze jest to, będziesz miłował Pana Boga swego, a drugie, a bliźniego swego jak siebie samego. Najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jak słyszymy słowo miłość w Kościele, to niektórym zbiera się na mdłości, bo tyle razy już słyszeliśmy, że Bóg mnie kocha, ja mam kochać innych ludzi. Co to w ogóle znaczy? Czy można w ogóle narzucić komuś tego rodzaju myślenie o miłości? Nie, jeśli przyjmiemy nasze o niej myślenie współczesne, to znaczy kojarzymy ją z pewnym zauroczeniem, pewnym afektem, motylami w brzuchu, przytulaniem, głaskaniem, cudowaniem itd. W Starym Testamencie miłość to przede wszystkim lojalność, więź z drugą osobą, która polegała na wzajemnym sprzyjaniu sobie. I to jest punkt wyjścia do zbudowania więzi, relacji, bliskości. I o to dokładnie chodzi w tym przykazaniu miłości Boga. Im bliżej z Nim jesteś, im w bardziej
prawdziwej relacji, tym bardziej to widać, można powiedzieć, na zewnątrz. Nie chodzi o to, żeby być zdewociałym kimś, kto w ogóle świata poza Bogiem nie widzi, ale innymi pogardza, bo to oznacza, że ani jednego, ani drugiego nie udało mu się odrobić. Tymczasem Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, te dwa są ze sobą związane, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Są ze sobą związane. Jakby chciał powiedzieć, pokaż mi, jak bardzo twoja wiara przekłada się na więzi z innymi ludźmi, a ja ci powiem, co warta jest twoja wiara w Boga. Aha. No dobrze, ale to już powiedziawszy, chyba już to wszystko jasne. Słyszeliśmy o tym niejednokrotnie, ale warto jeszcze odwołać się do dwóch podpowiedzi, bo może się okazać, że nam nie wychodzi ta bliskość z Bogiem, ale także z innymi ludźmi. Co może być tego powodem? Pierwsza podpowiedź znajduje się w samej Ewangelii. Chodzi tutaj o miłość w stosunku do Boga, bliźniego i siebie samego. Okazuje się, że jeśli sam ze sobą źle się czuję, innymi słowy, nie mam ze sobą łączności, jakby żyję w takim rozdwojeniu trochę, jestem ja, którego nie lubię, nie mam relacji, albo jest to relacja toksyczna, to ja nigdy nie będę mógł z innymi ludźmi również dobrych więzi zawiązywać. Bo będę zawsze projektował swoje problemy na nich. Dlatego bez takiego dobrego spojrzenia na samego siebie, jako na grzesznika, który jednak nie jest kimś, kim Bóg pogardza, albo nie jest wykluczonym spośród tej domeny Bożej miłości, jeśli tak na to patrzę, czyli akceptuję swoje słabe strony bez mówienia sobie tak, Panie Boże, mnie stworzyłeś, tak i mnie masz, ja już nie mam zamiaru zmieniać, tylko po prostu to nie jest najważniejsza rzecz, zmiana. Najważniejsza jest dobra relacja ze sobą, tak? A zmiana przyjdzie jakby jako następstwo. Bez tego połączenia ze sobą samym, można by powiedzieć obrazowo, no trudno myśleć o wejściu gdzieś na wyższy etap do miłości bliźniego albo Boga. Święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu podpowiada jeszcze jedną rzecz związaną z kochaniem Boga, z bliskością z Nim. Otóż, kiedy chwali Tesaloniczan za ich przyjęcie Ewangelii, za ich po prostu takie rzucenie się w jej wir, mówi jednocześnie o tym, że nawróciliście się od waszych bożków do jedynego i prawdziwego Boga. Co to znaczy? Otóż życie Ewangelią nie jest możliwe, jeśli mamy fałszywy obraz Boga. Jeśli staramy się wiązać w relacje z kimś, kim ta druga osoba nie jest, albo projektujemy na nią swój obraz idealny, to się nigdy nie uda. I podobnie jest z Bogiem. Jeśli projektujemy na Niego obraz, który jest nieprawdziwy, to nigdy nie zdobędziemy z Nim właściwej relacji. Trzeba się najpierw nawrócić, czyli odwrócić od tych złych wyobrażeń Boga, które mamy. Dopiero wtedy można te relacje, więź, bliskość z Bogiem budować. Życzę nam wszystkim, kochani, żebyśmy umieli dorosnąć do pewnych ideałów, które Pan Jezus przed nami roztacza, żebyśmy zawsze byli blisko, w prawdziwej bliskości z Bogiem, żebyśmy też mieli te więzi z innymi ludźmi, od których sami jesteśmy bogatsi. Amen.